tak w ogóle to pewnie zauważyliście, że jeżdżę w brudnym kasku. Dlaczego? A wiecie, co to są za muchy? To są muchy z wyspy Man i one będą jeździć z Grójca. Zobacz. Prawdziwa? No prawdziwa wańska mucha, no. Nie wyczyszczę go, dopóki deszcz nie spadnie. A poczekaj, czekaj, przecież ja z mikrofonem sobie chodzę gdzieś daleko. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się trochę tak, jakbym się cofnął w czasie o jakieś 15 albo nawet 20 lat. Czyli do wtedy, kiedy miałem 15 lat. Kiedy ostatnio jeździliście na 50-tkach? Odpaliłam pierwszą, miałem 14. 14? Nie no, spokojnie, jeździłem jak miałem 9, ale z starym Simpsonem. Ale skuter 50-tka. Skuterem 50-tka. A tylko lat, kiedy jeździłeś takim czymś? 20 lat temu dokładnie. Wow. Wtedy wydawało mi się, że jest to rakieta, natomiast dzisiaj już mi się tak nie wydaje. Słuchajcie, bo to w ogóle było tak, że ten rynek 50-tek rozwijał się w szalonym tempie, aż do pewnego momentu, do 2013 roku, bo wtedy ustawodawca, można powiedzieć, totalnie zarżnął rynek 50-tek. Zmieniając przepisy, 125-tki stały się szalenie popularne, a 50-tki jakoś tam poszły totalnie w kąt. No bo kto może dzisiaj jeździć na 50-tkach? Nastolatek. Nastolatek z prawem jazdy AM. No właśnie, a wiesz, ile kosztuje zrobienie prawa jazdy AM? Myślałem się, że kilkaset złotych. No, nawet więcej. Kurs kosztuje około 700 zł, a razem z egzaminem, z wydaniem uprawnień wychodzi ponad tysiak. Więc jak taki skuter, jak na przykład ten, na którym ja dzisiaj jeżdżę, kosztuje 6400 i masz kolejne 1300 wydać na prawko, no to ludziom się po prostu nie chce, bo wolą poczekać do 18 roku życia. A szkoda, bo takim sprzętem można sobie fajnie dojeżdżać do szkoły, chociażby w takim wieku, w jakichś mniejszych miejscowościach na przykład. Nie wiem, skąd pochodzicie? Jest mniejszej miejscowości, rzeczywiście do podstawówki miałam kilka kilometrów i to byłoby absolutnie zasadne. No właśnie. Gdyby z autobusu zamiast roweru, to mogłoby świetne rozwiązanie na dojazd do szkoły. No właśnie, bo to tak, po pierwsze przyjemnie i szybko, po drugie gdzieś tam nie trzeba stać w korkach, więc fajna sprawa, tylko że no te uprawnienia AM, jeżeli zmienią przepisy, to byłoby całkiem wspaniale. Konrad, jak Ci się podobała dzisiejsza jazda? Dzisiejsza jazda była wspaniała, gdyż miałem bardzo dużo czasu, żeby się nią nacieszyć. Cześć, tu Konrad ze Ścigacza i całe życie chciałem być Batmanem, a dzisiaj mam Batmobil. Kymco Super 8. No widziałem, chyba przy Twojej masie to trochę niedostatki mocy dawały w kość. Tak, brakowało mi trochę mocy w dolnym, średnim i wysokim zakresie obrotów. Za ciężki jesteś po prostu. Tak, po prostu mam wrażenie, że jestem cięższy od tego pojazdu i mam więcej mocy, zwłaszcza po posiłku. Teoretycznie jest to model ze sportowym zacięciem, natomiast trudno mówić o sportowym zacięciu przy 50-tce. Tak, nie pamiętam ile koni, ale pewnie kilka. Ono się objawia głównie stylistyką po prostu. Mhm. Jest tak zadziornie, ostro, mrocznie. Cena twojego, pamiętasz? 8800 zł. Okej, to sporo, zaraz ci powiem, mój jest znacznie tańszy. Twój? A mój kosztuje 9700. Marzę na chustek. Mój motocykl dzisiaj to Like. Jest przepiękny i najładniejszy chyba, wylosowałam najlepszą furę. I mój moim zdaniem jest najpiękniejszy. Jest przepiękny, piękna linia, piękne kolory. Jest idealny. Mimo tego, że to jest 50, ja jestem w stanie się w nim zakochać, jestem w stanie nim jeździć. Dla mnie rewelacja. Mój to jest Kymco Agility 50. Ja jestem Bary, pracuję dla Ścigacz.pl i dzisiejszy dzień spędziłem na Kymco Agility 50. Kosztuje 6400, chociaż niewiele więcej kosztuje 125, więc pewnie jeżeli ktoś ma uprawnienia, na przykład prawo jazdy samochodowe od 3 lat i może jeździć 125, no to wybierze właśnie 125. Tak, natomiast przy tym modelu tak pięknym wybrałabym 125. Tutaj dałoby radę już jechać szybciej. Więc bo ten również występuje w 125, podobnie jak mój, no ale nie wszyscy mają możliwość jeździć na 125, tak. Więc jakby dlatego pochyliliśmy się dziś nad 50-tkami. Poczytałem w internecie, to okazuje się, słuchajcie, że cały czas mnóstwo młodych ludzi na takich sprzętach jeździ. Nie wiem, czy z uprawnieniami, czy bez, bo jak to sprawdziłem, to okazuje się, że na przykład przez cały rok ubiegły w całej Polsce uprawnienia AM zdobyło jakoś 150-160 osób. W całej Polsce, słuchajcie, więc obstawiam, że wiele tych młodych ludzi wciąż jeździ takimi sprzętami, ale niestety bez uprawnień. Start up the phonograph.
Moja 50 jest najtańsza, co chyba widać, bo nie jest aż tak fajnie wykończona jak wasze sprzęty, szczególnie jak ten twój elegancik, ale ma jedną przewagę nad waszymi skuterami, mianowicie jest absolutnie najmniejsza, przez co w korkach zwycięża. Toczy się wolno, ale w korku i tak nie toczymy się szybciej niż 40-50 na godzinę, a tyle ten skuter może sobie spokojnie jechać. A tak w ogóle to kojarzysz markę Kymco? Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to miałem wrażenie, że nie znasz jej zbyt dobrze. Nie, rzeczywiście nie znam jej zbyt dobrze, natomiast tym modelem przekonaliście mnie absolutnie, że są fajne. Częściej zwracam uwagę na inne stylowe, innej marki motocykle, skutery, które są fajne, natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o detale, jeśli chodzi o stylistykę, wygląda to fantastycznie. Zobaczcie te fantastyczne chromy. No widzę, że jesteś nim zachwycona. Piękne, naprawdę. Masz jeszcze swoje dwie minuty, możesz się pozachwycać. Skuter, tak. Chromowane lusterka, chromowane logo, no po prostu wygląda jak mega fajny to klasyk. W dwóch słowach ci to wyjaśnię. W ogóle z Kymco to jest tak, że oni produkują skutery, później motocykle od lat 60. mniej więcej. Na licencji Hondy w ogóle bardzo długo produkowali też silniki, części motocyklowe i samochodowe właśnie dla Hondy. Więc jakby wyrobili sobie, nauczyli się robić to dobrze, produkują pod własną marką, ale z takimi bogatymi doświadczeniami, więc zawsze byli chwaleni za ten wysoki stosunek jakości do ceny, za co są doceniani zresztą w całej Europie, bo powiem ci, że jak pojedziesz do Grecji czy w jakieś inne miejsce fajne na wakacje, to masz wielką szansę, że w wypożyczalni znajdziesz właśnie skuter Kymco. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Warszawscy rozwoziciele pizzy bardzo często też właśnie zasuwają na Kymco, co nie wzięło się znikąd. Jest jeszcze jedna absolutnie wspaniała rzecz w takich czterosłowowych pięćdziesiątkach, mianowicie spalanie. Dziś jak zaczynaliśmy sobie nimi jeździć po Warszawie, to zalaliśmy wszystkie trzy, zapłaciliśmy 50 zł za paliwo do nich trzech. I nie wiem jak wy, ale ja nie widzę, żeby u mnie wskazówka z maksymalnego położenia drgnęła. Właśnie sprawdzam i rzeczywiście nie drgnęło. Wciąż pokazuję maksa, więc nie wiem ile te skutery palą, pewnie poniżej 3 litrów, może nawet sporo poniżej 3 litrów. Także jeździ się za pół darmo. Żeby nie wyszło tak kolorowo, że jesteśmy tak zachwyceni. Oczywiście 50-ki mają swoje wady. Jeżeli ktoś ma możliwość jazdy na podobnym skuterze, ale klasy 125, no to zdecydowanie niech sobie dołoży ten 1002 i niech sobie kupi 125. Ze względu na osiągi przede wszystkim, w zasadzie tylko ze względu na osiągi. Z 50 jest ten problem, że kiedy przyciskamy się w korku i dojeżdżamy w końcu na to zielone światło, stajemy przed rzędem samochodów i nagle chcemy sobie dynamicznie ruszyć, no to niektórzy kierowcy mogą się wkurzyć, bo się może okazać, że oni potrafią ruszyć szybciej niż my. Ten skuter jednak potrzebuje chwili, żeby się do tych 50-55 napędzić, bo mniej więcej tyle mu jechał maksymalnie. A wasze? Mogło być podobnie. Podobnie. Czyli Konrad? 55 licznikowo. Żeby się do tego rozpędzić, no to potrzeba chwili, więc to jest jakby taka wada dość oczywista, wynikająca z niskiej mocy 50-tek. Skoro więc ustaliliśmy, że 50-ki są wspaniałe dla młodych ludzi i dla nastolatków do tego, żeby sobie zaczynać przygodę z jednośladami, no to apelujemy do ustawodawców. Drodzy ustawodawcy, zróbcie coś z tą kategorią AM. Przede wszystkim, żeby ona nie była taka droga, żeby nie było tak ciężko ją zdobyć. No bo jeżeli robi ją rocznie trochę ponad 100 osób w całej Polsce, no to chyba coś jest nie tak.